Witajcie w kolejnym dniu. Jestem w aucie. A dlaczego w aucie jestem? Bo jadę na siłownię na moje zajęcia, bo tym razem mam body pump, czyli to są ćwiczenia ze sztangami, mam zastępstwo za koleżankę, ale w międzyczasie jeszcze muszę skoczyć do dwóch sklepów, przynajmniej mam taki zamiar do dwóch sklepów skoczyć. Teraz śmigam do Tesco po batoniki proteinowe, bo tu można dostać batoniki proteinowe, te co mnie interesują. A jeszcze muszę skoczyć do jednego sklepu. Zobaczymy, czy mi się uda, po prostu czasowo mam bardzo ciasno. Więc jadę tutaj, a potem jadę do Calypso. Tak sobie poćwiczyć. Sama dla siebie trening zrobić. Takie batony mam. Te batony to są typowo batony proteinowe. Więc spoko, jeśli chodzi po treningu albo przed treningiem, jak nie mamy czasu na jedzenie. Dobra, Elsa do auta i zaraz śmigamy do drugiego sklepu. Nie padnie pytanie z tymi batonikami proteinowymi. Mam tu na myśli, jeśli chodzi o te batoniki proteinowe. One są super sprawą, jak przed nie mamy czasu na obiad, czy potreningowy, właśnie posiłek potreningowy jest rewelacja sprawa. No ale raz na jakiś czas, wiadomo, nie można przeginać. Ze wszystkim nie można przeginać. Mówią wszystko z umiarem. Tak samo to jest z tymi batonikami. Powiem wam szczerze, dlatego kupuję te batoniki, bo wielokrotnie jest tak, że wracam z pracy i od razu lecę na trening, na te zajęcia, które prowadzę, bo tak czasowo mam bardzo mało czasu. To jest w sumie godzina, ale mam godzinę, żeby wrócić do domu, przebrać się i dojechać. Tak to mniej więcej właśnie czasowo wygląda i po prostu nie mam czasu zjeść obiadu, wtedy taki szybko batonik zjem. No i tyle, wiadomo, do domu wrócę, to już jem normalny obiad, ale niestety takim czymś muszę się ratować. Bo powiem wam, życie trenera fajna sprawa, ale jednak no troszkę inaczej sobie to wyobrażam, jest trochę inaczej. No ale jak fajnie koleżanka powiedziała, jest to rodzaj aktora. Trener to jest taki rodzaj trochę aktora, bo czy masz dobry humor, czy nie, musisz wiecznie być w świetnej formie, wiecznie uśmiech na twarzy i tak to wygląda. Idziemy sobie dalej, jesteśmy w innej części Opola i idziemy pomału na siłownię, muszę troszkę inaczej pojechać. Ale jak widzicie, już się zaczynają korki, niestety korki się zaczynają. No co zrobić? Taka pora. Jest po 15, no, czyli na pole, nie tylko pole, to już się zaczynają po prostu korki. Wodociągowa, to jest ulica Wodociągowa. A tu jeszcze jesteśmy w innej części Opola i Opole, jak widać, zakorkowane. Powiem wam szczerze, nawet nie wiem, czy z tej części Opola się pojawiały vlogi. Wydaje mi się, że chyba nie. O, widzicie tutaj? Tu są wzdłuż tory. I tak ktoś wymyślił wtedy, co ta ustawa była z wycinaniem drzew, że tu praktycznie, patrzcie, jakie słyszą. Same drzewa wyharatane, wszystkie. A to były w takim miejscu drzewa, że raczej nie przeszkadzały. Ani korzenie gdzieś tam nigdzie nie szły. No niestety wycięli. Wycięli, a było tak fajnie tutaj. I z jednej strony, i z drugiej strony też jest tak łyso. No ale co zrobić? Są rzeczy, na które niestety nie mamy wpływu, chociaż mamy niewielki. Jestem pod siłownią, którą prowadzę zajęcia. Po jednych zajęciach, teraz lecę na drugą siłownię dla siebie trening zrobić. Powiem wam, trochę po tym treningu bolą mnie nogi, ale spoczko, coś wymyślimy fajnego, takiego lejtowego, może bardziej jakieś rozciąganie dzisiaj będzie, zobaczymy. I widzicie sami, raczej tak dzień wygląda typowego instruktora. Są tego plusy, są tego minusy. U mnie to tak wygląda w 70%. Dzień w dzień, tak to mniej więcej właśnie wygląda. Są tego plusy, są tego minusy. Oczywiście na każde zajęcia musicie mieć pomysł na zajęcia. Muzykę co jakiś czas musicie zmieniać. No jest trochę tego, jest trochę zabawy z tym. Jest to fajna sprawa, ale po prostu jest trochę, po prostu trzeba się w to zaangażować całym sercem. Bo to, tak jak mówię, na każde zajęcia nie musi być tak, że co tam, któreś zajęcia musi być coś innego. Na przykład tak. Na przykład powiedzmy, że mam raz w tygodniu zajęcia, a tak nie jest. I na każde zajęcia nie muszę mieć osobną jakąś muzykę. Tą muzykę na przykład zmieniacie sobie raz w miesiącu. Zależy od ilości zajęć, które macie w tygodniu, ale muzykę musicie zmienić. Z ćwiczeniami podobnie jest. Chociaż ja staram się na moich zajęciach co zajęcia, żeby jednak coś tam innego było, żeby cały czas nie było jedno i to samo, jedno i to samo. I tak to mniej więcej wygląda. Nie ukrywam, nie mam czasu na kręcenia vlogów. Cały czas waham się. Mam nadzieję, że nie będę musiała po prostu zawiesić kanał na jakiś czas. Mam nadzieję, że nie, bo sprawia mi to ogromną frajdę.
Ale obawiam się, że takie coś może niestety mieć miejsce. Bo po prostu nie ukrywam, nie mam czasu, nie mam czasu. I po prostu, żeby na nowo ruszyć latem. No zobaczymy, zobaczymy. Nie chcę na razie nic mówić tutaj, ani zapeszać. Po prostu no, naprawdę normalnie w świecie nie mam czasu na kręcenie vlogów, bo to tak praktycznie mój cały dzień wygląda. Ja cały czas jestem poza domem, więc no niestety, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to się skończy. Na razie nie mówię tak, nie mówię nie. Zobaczymy. Proteinowe, bo teraz mam dosyć spory zapas batoników proteinowych. Możemy je przetestować. Albo może Wam coś pokazać, jakieś takie przepisy na fajne koktajle, tego typu rzeczy, które w obecnej chwili robię, nie zawsze, ale staram się robić. No piszcie pod spodem, co chcielibyście zobaczyć, na pewno byście chcieli zobaczyć prowadzenie moich zajęć. To nie jest tak hop-siup, bo niestety musiałabym wszystkich spytać, którzy biorą udział na w moich ćwiczeniach, czy chcą być nagrywani. Tak jak już mówię, pomału zapowiadam, chcę, żeby zrobiło się ciepło. Będę nagrywać filmiki z treningów, moich treningów. Myślę, że fajny pomysł. Może z czasem do moich zajęć, nie wiem, może przekonam ludzi. Zobaczymy. Ale na pewno będą to, na pewno też będą treningi właśnie moje personalne, jak sobie sama robię. Treningi personalne, bo takie robię. Od jakiegoś czasu zaczęłam sobie robić takie treningi personalne. Na razie to są takie bardziej, może nie tyle cardio, co siłowe. Ale chcę też pokazać Wam właśnie elementy strong by zumba, jak to mniej więcej wygląda. I chcę, żeby takie coś się pojawiło. Tutaj w domu nie mam warunków, żeby kręcić to, bo mam mały pokój. Ale na siłowniach musiałabym pogadać z menedżerką, nie wiem. Ale chciałabym jednak to na dworze, bo mam parę fajnych pomysłów na to i mam nadzieję, że uda mi się to spełnić. Więc zobaczymy. Dobra, ta się z Wami żegnam. Jak macie jakieś pomysły, piszcie pod spodem w komentarzu. Widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym vlogu. Tak, dobra, ta się z Wami żegnam. Cześć.